Kierowcy taksówek na aplikacje tylko z polskim prawem jazdy wchodzą w życie nowe przepisy regulujące świadczenie usług przewozowych. Od teraz wszyscy zarejestrowani kierowcy, tzw. Tak taksówek na aplikacje będą mieli obowiązek posiadać polskie prawo jazdy. Nowy przepis to reakcja na incydenty na tle seksualnym, do których dochodziło w ostatnim czasie. Regulacja ma zwiększyć bezpieczeństwo przewozowe oraz pomoc policji w szybszym wykrywaniu nieprawidłowości związanych z nielegalnymi przejazdami. Zmiany zobowiązują przedsiębiorców do weryfikacji kierowców, w tym do ustalania ich tożsamości, legalności prawa jazdy oraz niekaralności. Ustawa przewiduje wysokie kary w przypadku. Nieprzestrzegania nowego prawa nawet do 1 miliona złotych. Brak licencji do prowadzenia pojazdu to kwota rzędu 500 tysięcy złotych, a nieoznakowanie urządzenia z aplikacją mobilną będzie skutkować mandatem do 12 tysięcy złotych. Nowela weszła w życie w lipcu ubiegłego roku i zaczyna funkcjonować w polskim prawie po 12 miesiącach od momentu wydania.